Cześć, witam Was na kanale firmy Model House. Ja pozwolę się jeszcze raz Wam przedstawić. Nazywam się Robert Kozicki i jestem osobą odpowiedzialną w firmie Model House za szkolenia oraz za sprzedaż trudnych nieruchomości, jak i również wdrażanie nowych osób do naszej firmy. W ostatnim czasie stwierdziłem, że nagramy kilka materiałów, w ogóle serię w formie wywiadów z naszymi współpracownikami, jak i naszymi pracownikami, więc dzisiaj pozwoliłem zaprosić sobie Jakuba. Cześć Jakub. Cześć Robert. Który działa w naszej firmie. Jakub, powiedz mi kilka słów o sobie i czym dokładnie się zajmujesz w naszej firmie. Zajmuję się sprzedażą nieruchomości. No i prowadzę też taki hotel dla zwierząt. Opiekuję się po prostu czworo nogami. Bo z tego, co ja kojarzę, to ty głównie zajmujesz się sprzedażą. Z tego, co widzę, nie zauważyłem w ogóle ofert wynajmu u ciebie. Tak, głównie zajmuję się sprzedażą i to nieruchomości popytowych, tak? Wiem, które nieruchomości są chodliwe i tymi się zajmuję, tak wiadomo. A dlaczego poszedłeś w kierunku sprzedaży? Bo już od małego jakby czułem to, że do tego mnie ciągnie, tak? Dużo książek czytałem na temat tego, co chcę w życiu robić i na temat rozwoju. A jaką książkę mógłbyś polecić, załóżmy, takiej osoby, która zastanawia się nad rozpoczęciem swojej ścieżki kariery zawodowej w nieruchomościach? Przede wszystkim to relacje międzyludzkie, tak? Przede wszystkim to, jak poznać przyjaciół i związać sobie ludzi. Rozumiem. A Jakub, czy ty ze mną się zgodzisz, że te relacje odgrywają główną rolę w sprzedaży? Tak. Dobrze, relacje. A dlaczego? No bo relacje międzyludzkie to są jakby pierwsze, co trzeba zbudować z nowym klientem. Trzeba przede wszystkim się właśnie dobrze dogadywać. Klient musi kupić ciebie, żeby skorzystał z twoich usług. Dobrze. Jakub, przejdźmy sobie do kolejnego pytania. Powiedz mi, jak wyglądały twoje początki pracy jako agent do spraw nieruchomości? Jakie były twoje pierwsze kroki w tej branży? Pierwsze kroki zacząłem od tego właśnie, że zastanawiałem się, co chcę w życiu robić, tak? No i czytałem dużo książek o samorozwoju i o tym, jaką branżę wybrać i żebym to lubił i żebym z tego czerpał korzyści, tak? Także tutaj dlatego korzyści materialne. Tak, tutaj dlatego te nieruchomości, no bo to jest najdroższy produkt na rynku, tak? Nie ma co być przeciętnym, trzeba być najlepszym i w tym kierunku idziemy. Słuchaj, podoba mi się ten tekst, który powiedziałeś. Nie ma co być przeciętnym, trzeba być najlepszym. No to na pewno zmotywuje sporo osób. Dobrze. Słuchaj, Jakub, co sprawiło, że zdecydowałeś się na karierę w nieruchomościach? Co cię najbardziej przyciągnęło do tego zawodu? No tak jak już mówiłem, tak, to, że to jest najdroższy produkt na rynku. No i to jest też inna w ogóle praca niż wszystkie inne, tak. Tutaj zadowoleni klienci są po obu stronach, czy to strona sprzedająca, czy to strona kupująca. Każdy tutaj wychodzi zadowolony. To nie jest coś takiego jak na przykład praca w policji, tak? Pracą w policji zajmujesz się cały czas z osobami, cały czas masz jakiś problem, czy to jakiś adwokat, czy coś, tak? Zawsze jest jakiś problem w tej branży, a tutaj u nas nie ma problemów, tylko są cały czas zadowoleni klienci, tak? Dobrze, i niech tak będzie, cały czas dwa klienci. A słuchaj, bo z tego, co kiedyś rozmawialiśmy, to ty właśnie zupełnie czymś innym zajmowałeś się wcześniej niż sprzedażą. I co głównie popchnęło cię właśnie, żeby zajmować się to sprzedażą? No, pieniądze, zmiana swojego, można powiedzieć, życia? Przede wszystkim zmiana tego właśnie życia, tak? No tak jak mówiłem już, zastanawiałem się, co chcę w życiu robić. Wypisałem sobie cele na kartce i do tych celów sobie dążę, tak, powoli. I to, że wypisuję je każdego jakby tygodnia, no to sprawia, że cały czas idę do przodu. Czyli to, co mawiał Brian Tracy, żeby wypisywać sobie cele na kartce na każdy rok, to zgodzisz się z tym? Tak, to działa. Brian Tracy to mój najlepszy pisarz i tutaj go polecam każdemu, tak? Również. Jakub, powiedz mi, jakie są największe zalety pracy jako agent do spraw nieruchomości? No, największe korzyści to to, że tutaj nie ma sufitu w zarobkach, tak? Możesz sprzedać nawet 10 mieszkań miesięcznie. I A powiedz mi, Jakub, ile ty miałeś najwięcej sprzedaży w miesiącu? 4 czy 5? 4. 4. 4. Dobrze. I jakie są kolejne korzyści płynące z tej pracy?
ciągły jakby kontakt z ludźmi, tak? Ciągle robisz coś nowego, ciągle spotykasz nowych ludzi, to strasznie tak podbudowuje, no i cały czas jakby stawia coraz wyższy cel, no bo wiadomo, że samolot jakby najwięcej pobiera paliwa na starcie, a później leci wysoko, tak? I tutaj jest właśnie tak samo i z tym, że jeżeli włożysz całe serce w to, no to jesteś najlepszy, tak? Trzeba się nakierować na jeden cel, wypisać tych 10, wybrać jeden i na tą jedną rzecz się nastawić. Dobrze, zgadzam się z Tobą w 100%. Powiedz mi, jak oceniasz możliwości rozwoju zawodowego w naszej firmie? No powiem szczerze, że byłem przed tym, jak zatrudniłem się tutaj w biurze, byłem w 4 innych biurach, tak, w Białymstoku. No i powiem szczerze, że żadne biuro nie zrobiło na mnie takiego wrażenia jak tutaj. Wiedziałem, że do tamtych biur dostanę się bez problemu, tak, że od razu mnie wezmą. No ale to nie o to chodziło, bo w życiu zależy na tej jakości i na tym, żeby być właśnie dobrym, a nie po prostu, żeby się dostać po najbliższej linii oporu. I wiedziałem, że jeżeli tutaj się dostanę, to ja się utrzymam w tym rynku wszędzie, a jeżeli tutaj się nie dostanę, no to niestety ta branża nie jest dla mnie. Powiedz mi w takim razie, czy są dostępne szkolenia, wsparcie mentorskie, czy inne formy rozwoju w naszej firmie? Tak, tutaj co tydzień jest robiona jakby operatywka, tak, w biurze u nas, także zawsze jest ten mentoring też prowadzony, zawsze można zadzwonić, zawsze dopytać. Jakby pomagają w każdej sytuacji, bez względu na to, w jakiej się znajdujesz, zawsze można zadzwonić, zawsze ciebie wesprą i zawsze powiedzą, co masz dalej robić, tak? Także to jest taka podstawa. No i przede wszystkim tutaj jest to odpowiednie takie szkolenie przygotowawcze. Nawet szkolenie jest nagrane na filmach, tak? Także nie jesteś zostawiony jakby sam na polu, tak, walki, że możesz się walczyć, tylko jesteś odpowiednio do tego przygotowany. No i ja Wam gwarantuję, że jeżeli tutaj się znajdziecie, tak, no to na pewno zarobicie dobre pieniądze. Też tak uważam. I to oczywiście nie była autopromocja, tylko to są suche fakty. Jakub, czy mógłbyś opowiedzieć mi o swoim największym sukcesie zawodowym? Największy mój sukces to jest taki, jeżeli rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Tak, miałem taką sytuację. Sprzedawaliśmy mieszkanie dla takiej kobiety, której zmarł mąż. No i ta kobieta chciała się przeprowadzić do swojej córki. Sprzedaż jej mieszkania przez nią trwała 13 lat. Ja odkopałem to ogłoszenie jej, znalazłem to mieszkanie i postanowiłem się z nią spotkać. No i po rozmowie z nią, tak, powiedziałem jej, że no niestety musimy tutaj te mieszkanie przygotować do tych zdjęć, tak żeby ten klient, który przyjdzie, był tym zainteresowany, no i żeby sprzedać to korzystnie, tak żeby pani była zadowolona i ten klient, który kupuje, też był zadowolony. Po 2 miesiącach od rozmowy z nią i podpisania umowy sprzedaliśmy jej mieszkanie. Teraz ta kobieta siedzi u swojej córki w Holandii i zmieniłem jej całe życie, czego nie mogła zrobić przez 13 lat, tak? I tutaj właśnie o to chodzi, żeby dawać coś więcej od siebie i żeby dawać dla ludzi tą wartość, żeby umieć zmienić komuś życie, to jest to. Super historia. To na pewno też mocno Cię zmotywowało w tym, co robisz. Tak. Mówiła, że spadłem jej jak anioł z nieba. Także tej kobiety to, nie to faktycznie zrobiłeś dobrą robotę, naprawdę. Bo nie ma co ukrywać, że wiesz, rodzina jest najważniejsza i super, że teraz mają możliwość mieszkania razem. Jakub, słuchaj, jakie umiejętności są najważniejsze w pracy jako agent do spraw nieruchomości i jak można je rozwijać? Według mnie to właśnie te relacje międzyludzkie, tak? No bo to jest przede wszystkim, to jest sam początek tej rozmowy. Jeżeli nie zbudujesz dobrej relacji z tym klientem, on cię nie kupi, no to niestety, to nic z tego nie będzie, tak? Tutaj no przede wszystkim muszą kupić ciebie, żeby kupili twoją ofertę. No ty im dasz wartość, jeżeli sprzedasz to mieszkanie, tak, oczywiście, no ale te relacje to są najważniejsze. Czyli zgodzisz się ze mną, że to jednak my sprzedajemy siebie, a nie to nieruchomości po części. Tak, tak. Dobrze. Co mogę zrobić, aby zarabiać więcej jako agent? Jakie strategie warto zastosować, aby zwiększyć swoje dochody? Przede wszystkim
ciągle się szkolić, tak? Stale się szkolić, czytać dużo książek, no bo to nas jakby motywuje do dalszego działania. Przede wszystkim możemy to, że ktoś pisze książkę na przykład 15 lat, tak? A my możemy ją przeczytać w ciągu 2 tygodni, no to naprawdę to jest budujące i przede wszystkim w wielu książkach można zobaczyć spojrzenie kilku ludzi na to samo spojrzenie, na to, tą samą relację, prawda? I o to chodzi, że jakby no z tych książek ja najwięcej tej korzyści wyciągam, szkoleń. A załóżmy, jeśli chodzi, co mogę zrobić, a ciągły pozysk, czy on jest istotny? Tak, oczywiście. Jak nie ma pozysku, nie ma sprzedaży, tak? Tutaj... A co trzeba zrobić, żeby ten pozysk był, można powiedzieć, systematycznie tam realizowany? No trzeba działać, tak? Wiadomo, że bez działania. Czyli zimne telefony, masz na myśli. Tak, tak. No, przede wszystkim trzeba działać, no bez działania nie ma jakby efektu, tak? Także tutaj no. Udawaj, aż się uda, tak. Dobrze, a powiedz mi tak, czy ty się z tym zgodzić, że jeśli ktoś nie potrafi pozyskać nieruchomości do sprzedaży, to również nie będzie potrafił jej sprzedać? No po części tak. Po części tak uważam, u nas pracują sami najlepsi, tak? Najlepsi nas szkolą, także tutaj nie ma miejsca na takich średniaków, tak? To jest. Dobrze. Jakub, przejdźmy sobie do kolejnego pytania. Czy zarobki w tej branży są satysfakcjonujące? I co głównie wpływa na to, że jedni zarabiają, a drudzy tylko narzekają? Bo takich narzekających jest dużo. Narzekają ci, co nie robią, tak? Ci, co działają, to nie narzekają, bo wtedy wiedzą, że te pieniądze są, tak, w tej branży. I nie mają czasu na narzekanie. Tak, i nie mają czasu na narzekanie. Także no tutaj nie ma czasu, że tak powiem, na siedzenie, tak? Zadałem ci to pytanie z tego względu, że ja w ostatnim czasie obserwuję masę osób, które właśnie narzekają na to, że ktoś pobiera prowizję z jednej strony, to jest z dwóch stron. Ktoś pobiera z tego sprzedającego, jeden od kupującego, ktoś robi taką usługę, ktoś nie przepisuje mediów i zauważyłem, że to głównie robią te osoby, które tak naprawdę jak się wchodzi na nich, to mają bardzo mało nieruchomości do sprzedaży. A jeśli one są te nieruchomości, to są ceny nierealne. No powiem tak, różne są biura, tak, różne jest podejście do każdej sytuacji, każdy ma to jakby swoje spojrzenie na to, tak, ja uważam, że jeżeli chcesz zarabiać w tej branży, jeżeli czujesz się pewnie na rynku, jeżeli jesteś taki, że sprzedasz tą nieruchomość, tak, no to jeżeli jesteś tego pewny, no to myślę, że to trzeba pobierać z dwóch stron tą prowizję, no bo jeżeli jesteś skuteczny, to czemu nie, tak? To tak samo, jeżeli chodzi o wysokość prowizji. Wiadomo, że jak się czujesz pewnie na rynku, tak, wiesz, że to sprzedasz, no to nie weźmiesz od sprzedającego 1% od tej transakcji, tak? Także tutaj no... Tym bardziej, że to też nie jest uregulowane prawnie, więc można powiedzieć, klient też ma wolną rękę, tak jak powiedziałeś. Tutaj dużo rolę odgrywa doświadczenie i umiejętności tych sprzedażowe, bo to, co ja zauważyłem na przestrzeni ostatnich lat, że jednak teraz, żeby na tym rynku się odnaleźć, musisz posiadać te umiejętności sprzedażowe, komunikacyjne, budowania relacji, mediacyjne, negocjacyjne. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, niestety nie sprzedasz nieruchomości, bo teraz jest masa nieruchomości za naprawdę nierealną kwotę, nieadekwatną co do danego rynku i co do zarobku, bo wiadomo, inny rynek jest w Białymstoku, inny w Warszawie, inny w Gdańsku, tak? Dobrze, Jakub, przejdźmy sobie do kolejnego pytania. Czy ty zauważyłeś poprawę jakości usług świadczonych przez agentów w ciągu ostatnich lat? Tak, według mnie rynek coraz lepiej idzie w tak dobrym kierunku. To agenci są coraz bardziej skuteczni, jeżeli chodzi o to, tak? No i są coraz bardziej profesjonalni, no bo już nie ma miejsca w tym rynku na takie osoby, które... Pojawiły się też w przypadku. Tak, spójrzmy sobie prawdziwie w oczy, tak. Z przypadku. Czy rynek się profesjonalizuje? Mam na myśli, czy zostaną tylko osoby posiadające umiejętności sprzedażowe oraz komunikacyjne? Tak, myślę, że tak. Tutaj nie ma miejsca na jakieś półprodukty, tak? No to w sumie dobrze określiłeś. Okej. Okay. Jakub, jakie są wady i zalety pracy w biurze nieruchomości? Czy praca w zespole daje dodatkowe korzyści? Oczywiście, że daje dodatkowe korzyści. Tutaj rozmawiałem niedawno z swoim przełożonym, no i ze mną w ten sposób rozmawiał. Czy wiesz, Jakub, po co są te grup callingi, tak? Ja mu mówię tak, że wiem. On mówił, to jest po to, żeby czuć tą rywalizację. I to jest dokładnie tak samo, jak ćwiczysz w domu i jak ćwiczysz na siłowni. Jeżeli ćwiczysz w domu, to nigdy nie osiągniesz tych celów,
takich jak na siłowni, tak? No bo na siłowni czujesz tą rywalizację i tak samo jest w biurze. Jeżeli ktoś na przykład sprzeda mieszkanie, ty chcesz go dogonić i ty też sprzedasz, tak? Także o to chodzi, żeby ta rywalizacja była, no i też wsparcie. Od każdego czegoś można się nauczyć, każdy jest z nas inny, każdy ma inny charakter, każdy inaczej podchodzi do tej sprawy i od każdego można się wiele nauczyć, naprawdę. To powiem ci, że mega wartość przekazał ci twój przełożony. Naprawdę, aż mnie zaskoczyłeś, bo faktycznie to jest prawda, zgadzam się z tym w 100%. Powiedz mi, jakie są, można powiedzieć, czy w ogóle współpraca z agentem się opłaca dla klienta? I czy mógłbyś podać przykład, dlaczego się opłaca? Oczywiście, że się opłaca. Ludzie nie wiedzą, że tak powiem, co sprzedają, tak, do końca. My przede wszystkim wiemy, co my sprzedajemy, my wiemy, jakie nieruchomości są do sprzedaży, jakie nie są do sprzedaży. Często ludzie wystawiają na przykład mieszkanie na czwartym piętrze, kawalerkę jednopokojową na czwartym piętrze bez balkonu. No niestety to nie jest do sprzedaży, tak? A ci ludzie wystawiają i myślą, że za tą kwotę wyższą nawet to sprzedadzą, a to jest nierealne do sprzedania. Rozumiem. A mógłbyś podać jakiś przykład, jakiejś nieruchomości, która była nierealna do sprzedaży? Z tego, co nadwnioskuję, to, o której wcześniej wspomniałeś, ta pani 13 lat sama sprzedawała. Tak, tak. Pani sama też sprzedawała, nie wiedziała, jak się ma za to zabrać, tak? No tutaj dużo jest takich czynników, które wpływają na sprzedaż, tak? Choćby same zdjęcia. Wiadomo, że trzeba mieć doskonały plan na to, żeby zrobić te zdjęcia w ten sposób, żeby przyciągnąć tego klienta, tak? Jeżeli tych zdjęć nie ma, no to nie ma sprzedaży. Tak samo i przeprowadzenie prezentacji, tak? Jeżeli klient przyjdzie, ale nie ma odpowiedniego jakby docisku do tej sprzedaży, no to nie sprzedasz tej nieruchomości. Miałem taką sytuację, że pokazywałem dla kobiety 6 mieszkań i żadnego mieszkania nie chciała kupić. Ale tak, ja też, wiesz co, tak się wejdę w słowo, Jakub, zauważyłem, że tacy też klienci, o klientce, który powiedziałeś, ona też potrzebuje trochę takiego wsparcia i żebyś po części za nią podjął decyzję, że ta nieruchomość faktycznie jest dla niej. Bo jeśli klient mi przedstawia po części informacje dotyczące jakiej nieruchomości poszukuje, no to wiadomo, ja takie nieruchomości prezentuję. Więc może po części ta klientka potrzebowała trochę takiego, można powiedzieć, wsparcia w podjęciu decyzji, tak? Tak, tak. No i właśnie o to chodzi, że tak, jest teraz zadowolona, kupiła. Ale klientka jest zadowolona, tak? Klientka jest zadowolona. U nas każdy klient jest zadowolony, po roku czasu zawsze dzwonimy do klienta. I to świadczą też opinie pod naszymi firmami. Tak. Dobrze, przejdźmy sobie do kolejnego pytania, Jakub. Czy jesteś zadowolony z procesu wprowadzania nowych agentów w firmie Modern House? Jakie wsparcie otrzymują nowi pracownicy? Oczywiście, że jestem zadowolony. Oni są szkoleni przez najlepszych naszych agentów tutaj w biurze. No i tak jak mówiłem, już tu nie ma miejsca na półśrodki, tak, tylko szkolą najlepsi i tu nie ma opcji, że oni nie będą mieli sprzedaży, tak? Chyba, że po prostu. Jeśli jeszcze raz miałbyś wejść do tej branży, wybrałbyś naszą firmę? Oczywiście. Dobrze. I tylko tą. Co sprawia, że współpraca z naszym biurem nieruchomości jest atrakcyjna dla nowych agentów? Jakie korzyści oferujemy? Tutaj mógłbym wymieniać cały dzień, tak? Najważniejsze korzyści. Tych korzyści jest. No przede wszystkim ciągły rozwój, tak? Ciągle stawianie jakby wyższej poprzeczki, wypisywanie sobie celów, tak? Że jakby miesięcznie musisz to zrobić i to robisz, tak? No i tutaj ciągły właśnie ten rozwój. Także mi się wydaje, że to są takie główne czynniki, aczkolwiek no można by było wymieniać, tak, no bo też nie I ma I też jakby, wsparcie moim zdaniem, tak, to jest i wsparcie, istotne. Mentoring, tak, nie ma jakby sufitu w zarobkach, możesz sprzedawać i sprzedawać, tak. Także, no. A Jakub, też takie pytanie zadam ci personalne, powiedz mi, jak widzisz swoją przyszłość w tej branży? Jakie cele zawodowe chciałbyś osiągnąć w najbliższych latach? Cele to ja mam wysokie, nawet wyższe niż myślę, ale no chciałbym przede wszystkim sprzedawać nieruchomości za granicą, tak? W tym kierunku chciałbym iść, chciałbym mieć niezależność finansową, nie chciałbym mieć emerytury, tak? Nie chcę w ogóle liczyć jakby na ZUS, a chcę po prostu kupić sobie kilka mieszkań, wynajmować je, tak? Z tego się utrzymywać. No i wiesz co, ja tego ci życzę, Jakub. Słuchaj. A powiedz mi, jakie rady dałbyś osobom, które zastanawiają się nad karierą w nieruchomościach? Co powinny wiedzieć, zanim zdecydują się na ten krok? No przede wszystkim to, żeby się zastanowiły teraz, tak? Czy to, co mają dzisiaj,
czy co będzie za 15 lat, tak? Czy oni chcą dalej w tym tkwić? I ja na przykład w ten sposób się zastanawiałem, tak, że patrzyłem na swoją babcię, która czeka 10 przed furtką, tak, i czeka na listonosza, żeby jej przyniósł tą emeryturę. No i tak się zastanawiałem, czy ja w wieku jej chcę tak żyć, tak, żeby za te 1000 zł czekać pod bramką. No i stwierdziłem, że nie, tak, że ja chcę coś więcej od życia. I dlatego tak zrobiłem, że tutaj w nieruchomościach zacząłem jakby swoją branżę. Teraz jestem z tego bardzo zadowolony, mam duże korzyści, ciągle się rozwijam. Czuję się nawet coraz lepiej, tak, wstaję rano zadowolony i o to tutaj i tego chodzi. Ci życzę. A Jakub, słuchaj, powiedz mi jeszcze właśnie, co powinny wiedzieć osoby, które chcą, załóżmy, rozpocząć swoją karierę, bo ta praca nie jest jednak dla wszystkich, bo to założyłeś, że w naszej firmie też jest, można być rotacja, że jednak nie wszyscy się tutaj odnajdą. Tak, jako radę byś dał taką jedną od siebie? Tutaj trzeba się zastanowić, czy chcesz siedzieć na miejscu pasażera, czy za kierownicą, tak, w samochodzie. I czy jesteś na to gotowy? Albo kierujesz swoim życiem, albo właśnie siedzisz jako pasażer i ktoś nim kieruje, tak? Tak. Mądre słowa powiedziałeś. Tutaj musisz działać, tak? Słuchajcie, na tyle to wszystko z mojej strony. Ja uważam, że Jakub, tutaj osoba pracująca w naszej firmie, w zupełności wyczerpał odpowiedzi na te pytania przeze mnie zadane. Ja ze swojej strony powiem wam, że zapraszam was na pewno do lajkowania, udostępniania tego materiału. Jeśli uważacie, że faktycznie robimy dobrą pracę, robotę, że wykonujemy tego typu wywiady, jesteśmy również otwarci na konstruktywną krytykę, więc jeśli się z czymś nie zgadzasz, oczywiście śmiało napisz, ale też zalajkuj, udostępnij, subskrybuj nasz kanał i zapraszamy do obserwowania naszych profili na social media. Jakub, dziękuję ci za rozmowę i życzę ci wszystkiego, to co powiedziałeś tutaj na forum, można powiedzieć. Trzymaj się i jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję. Trzymajcie się, cześć. Cześć.